Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Dziś przedstawię wam wspaniałą partię, nieśmiertelną partię, rozegraną pomiędzy Adolfem Andersenem a Lionelem Kiserickim, o ile to nazwisko dobrze wymawiam. Partia miała miejsce w 1851 roku. A jeżeli film ci się spodoba, daj suba, łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Przejdźmy do rzeczy. Partia rozpoczęła się ruchem E4. Andersen zagrał ruch E4, E5 przeciwnik, F4 i bicie na F4. Mam Gambit Królewski. W Gambicie Królewskim, jak dobrze wiemy, oddajemy tutaj pionka, aby mieć szybki rozwój figur, mieć szybki rozwój pionków w centrum. Na chwilę tutaj zabieramy czas przeciwnikowi właśnie, żeby wykonać to nasze zadanie. Goniec C4, ruch, który osobiście mi się bardzo podoba, jeśli gramy już w Gambit Królewski. Tu się zwania. Bardzo fajne miejsce dla króla na F1, właśnie w partii. Poszło Hetman H4. Moi drodzy, król F1 jest tutaj naprawdę bezpieczny i bardzo ciekawie stoi. Taka powiedzmy, może Roszada, nie Roszada, ale wieża tutaj, pilnuje pionka na H2. Jest opcja w późniejszym. W późniejszych ruchach zagrania na przykład na h4. Poza tym, tutaj mamy też już fajną placówkę dla skoczka na f3. Czarne zagrały b5. Ruch ciekawy, zaskakujący. Myślę, że tutaj chodzi o to, aby gońca spędzić z tej diagonali, z diagonali a2g8, ponieważ tutaj goniec jest dosyć aktywną i silną figurą. Dlatego no. Pionek został oddany, a gońcem tego pionka przyjmujemy jak najbardziej, jak dają. Słuchajcie, to bracie gonią, to uciekać. Skoczek F6 z atakiem na piona. Tutaj też jest ciekawy plan. Skoczek G4, żeby dać mata na F2 Hetmanem. Plan prosty, ale myślę, że może być skuteczny. Jak biały się pomyli. Skoczek na F3, ruch dobry, ruch z tempem. Wyprowadzamy drugą figurę, atakując Hetmana. Hetman musi uciekać. Hetman H6. Bardzo dobrze, Hetman H6D3. Yy, ruch przyjemny. Spożytecznym bronimy pionka na E4. Poza tym tutaj atakujemy jeszcze pionka na F3. Mamy już fajne opcje, na przykład G3, aby zdobyć pionka, zobaczymy, jak to dalej się potoczy skoczek H5. Skoczek H5 jest ruchem ciekawym, ciekawym i może być ruchem też zaskakującym, dlatego też, że tutaj grozi nieprzyjemny skoczek G3. Przy okazji też jest broniony pionek, ale skoczek G3 myślę, że jest tym, tą główną groźbą w tym momencie, ponieważ tutaj trzeba było odbić tego skoczka bo tutaj mamy widełki, byłyby widełki, o, strzałki latają jak szalone i jest groźba przegrania po prostu jakości. Skoczek na H4, no ruch jak na tamte czasy, powiedzmy normalny, w dzisiejszych czasach już byśmy pewnie zagrali inaczej. Ale skoczek za skoczek, dwa skoczki na bandzie, rzadka sytuacja. No teraz tego ruchu już nie ma, bo pionek zbija i wieża broni tutaj skoczka. Poza tym to jest paskudne związanie też. Także skoczek H4 pewnie zmierza na pole F5 z tempem. Kolejny, kolejny raz chce zaatakować Hetmana. Hetman G5, Hetman G5 i skoczek wykonuje swoją pracę, wszedł na F5. No ciekawe posunięcie, takie nietypowe, tak? tak, w, tak w takiej czesnej. Wczesnej fazie partii. Skoczek przesłonił jeszcze gońca. Tutaj trzeba dokładnie liczyć. Liczyć tą pozycję, żeby nie wpaść w jakieś pułapki. Poszło C6, C6. Moi drodzy, tutaj białe zagrały zaskakujące posunięcie. No, jak wiemy, partia nieśmiertelna rządzi się swoimi prawami. Poszło G4, czyli atak figury za atak figury. Potem otwieramy linię i dalej atakujemy Hetmana. Co zagrały czarne? Czarne sponikowały, odeszły skoczkiem. Na f6 atakując Hetmana. Chociaż panika, paniką, ale słuchajcie, ma to swoje uzasadnienie logiczne, dlatego że grozi teraz wzięcie gońca i grozi wzięcie, wzięcie pionka, czy skoczkiem, czy Hetmanem. Prosta sprawa. Ale co zagrał teraz Anderson Niesamowite posunięcie, ciekawe, ciekawe, bardzo mocne i e, zaskakujące pewnie dla czarnego. Słuchajcie, g 1. Bierze G1, bronimy pionka na G4, y, również z Hetmanem, ale oddajemy tutaj figurkę. No tutaj, białe postanowiły tego Hetmana trochę połapać, pogonić, zakleszczyć go tutaj y, na tym skrzydle królewskim. Zobaczmy, co się dalej wydarzyło. Y, czarne przyjmują ofiarę, rzecz jasna, trzeba to zrobić, raczej trzeba to zrobić. H4, atakujemy Hetmana, Hetman G6, no i H5, męczymy Hetmana dalej. Hetman wraca z powrotem na G5, nie ma innych możliwości to są jedyne w tym momencie posunięcia. Teraz następuje ruch, który chce hetmana tutaj złapać. Hetman F3. Zaletą tego posunięcia jest to, że chcemy po prostu zbić pionka na F4 ze zdobyciem hetmana. Dlatego teraz czarne zagrały skoczek G8. Słuchajcie, no Skoczek wykonał pracę, bo poszedł na F6 na początku partii, potem na H5, następnie z tego H5 wrócił i, po, i znowu wrócił na G8. No ale to też ma swoje teraz uzasadnienie. Dlatego że Hetman musi mieć drogę ucieczki, jeżeli będziemy bić na F4, a tak też nastąpiło. Goniec na F4, Hetman F6. No, Hetman tutaj złym okiem spogląda na punkt B3, dlatego też gramy świetnie z koczkiem na C3. Na chwilę się możemy zatrzymać i przeanalizować sytuację. Zobaczcie, białe mają figurę mniej, ale za to mają fantastyczny rozwój. Piony zaawansowane na skrzydle królewskim, jest to na pewno ogromna rekompensata. Na pewno jest jest to pozycja już lepsza białych, e, co zrobiły czarne. No, nareszcie, jakaś figura wyszła do gry Goniec C5. Goniec wyszedł i z atakuje naszą wieżyczkę, ale co zrobił biały? No, nie gramy pod dyktando przeciwnika, staramy się. Przepraszam, staramy się grać y, dosyć y, aktywnie. Y, nie tak, że przeciwnik daje nam tutaj cios w policzek, a my musimy się od tego bronić. My też uderzamy kontrą. Skoczek na d5 zagrał Andersen. Moi drodzy, atak na hetmana grożą widły na króla i na wieżę. Skoczek w centrum, kolejny skoczek w centrum, ogromna siła. Tu już zbliża się tutaj egzekucja powoli na czarnego. No, nie ma wyjścia, ale zobaczmy, co zrobiły czarne. Zbiły na b2. No właśnie. Tutaj zbiły na B2. Atak na wieżę. Każdy, powiedzmy, racjonalny szachista, myślący logicznie, odszedłby pewnie wieżą. Chociaż tutaj też druga wieża jest atakowana. No, dzieje się trochę, ale byśmy odeszli wieżą i byśmy zachowali trochę tego materiału. Ale, ale nie Andersen, moi drodzy. Andersen tutaj zagrał fantastyczne posunięcie. Od razu chce przeciwnika atakować. Goniec. Na d6, goniec na d6, po wybiciu prawdopodobnie skoczek wybija z szachem i tutaj są groźby matowe, hetman wchodzi, jest, jest siatka matowa nie do zatrzymania, goniec d6, ale czarne straciły czujność, czarne postanowiły zbierać żniwo i zbijać kolejne figury, goniec b1, co zrobiły białe, myślicie, że zbił gońca? Absolutnie nie, absolutnie nie. Białe zagrały e5, ruch na pewno, którego czarne nie brały pod uwagę ten ruch jest potrzebny do na pewno zbicia pionka na G7 z szachem i z siatkami matowymi tutaj przesłoniły tą drogę Hetmanowi, żeby Hetman nie mógł obronić na G7, no co zrobiły czarne zbiły na A1, przyjęły kolejną ofiarę, niebywała rzecz, król E2, w tym momencie zauważmy Moi drodzy, w tym momencie zauważmy, ile biały ma materiału. Trzy lekkie figury i Hetmana. A co zdobył w tym momencie czarny? Niebywale, niebywale dużo. Ma dwie wieże, trzy lekkie figurki, cztery lekkie figurki, przepraszam, czyli ma dwie wieże więcej i jedną lekką figurę. To jest ogromna przewaga, ogromna przewaga materialna czarnych, ale. Ale to białe tutaj rządzą w tym momencie. Po król E2 białe, czarne zagrały skoczkiem na A6. No, już ruch rozpaczy. Tak naprawdę mamy w tym momencie mata w trzech posunięciach. Jak ktoś jest chętny, zatrzymajcie sobie tutaj na chwilę ten materiał i znajdźcie tego mata. A my tego mata przedstawimy. Skoczek G7 szach. Król D8 jedyne posunięcie. Teraz możemy się chwilkę zastanowić. Mamy mata w dwóch posunięciach. Piękne, piękne poświęcenie. Kolejnej figury przez białe. Moi drodzy, Hetman F6. Niebywale, niebywale fajnie tutaj poświęcił te figury Andersen. Skoczek zbił na F6, nie miał innego wyjścia. No i mamy mata gońcem na E7. Zobaczmy, jak fajnie współpracują figury lekkie ze sobą. Jest obrona, jest y, obrona też pól. Król jest w pułapce, mimo tak wielkiej armii dzięki za oglądanie jak się Wam spodobało, dajcie lajka, pozdrawiam serdecznie, do następnego zobaczenia, trzymajcie się, cześć